ponad 200 pacjentów dziennie w ostatnich dniach jest dodatnich i to jest testowane tylko w naszym szpitalnym laboratorium. Po drugie, w szpitalu dziś rano przebywało 190 pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa. Czyli pacjentów jest bardzo dużo, powoli zaczyna brakować miejsc. Jak informują nas lekarze, coraz więcej młodych ludzi się pojawia, coraz więcej młodych ludzi w też ciężkim stanie. Ja mogę zaapelować, bo to się niestety ponawia i to jest apel naszych lekarzy, żeby nie lekceważyć objawów. Jeśli ktoś jest dodatni, się źle czuje, jeśli ktoś ma kłopot z oddychaniem i ma utrzymującą się gorączkę, to kochani, przyjedźcie do szpitala, nie czekajcie, bo tak naprawdę każdy dzień zwłoki to jest opóźnienie tego poważnego leczenia. Tak, miejsc powoli zaczyna brakować, więc część pacjentów, która przyjeżdża do nas, jest w naszym szpitalu. Wczoraj część pacjentów trafiło do Drezdenka, byli pacjenci, którzy też trafili do Zielonej Góry. Także w skali województwa tych miejsc jest mało, więc te wszystkie szpitale, które zajmują się pacjentami covidowymi, dość elastycznie muszą podchodzić do tego, gdzie umieszczać pacjentów. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze mamy 112 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Z tego 85 osób przebywa w szpitalu tymczasowym i 20 osób na odcinku ojomowym, czyli na łóżkach respiratorowych, a pozostali pacjenci, czyli blisko 30, przebywa na klinicznym oddziale chorób zakaźnych. Zwiększamy liczbę łóżek na szpitalu tymczasowym o kolejnych 24. Wszystko wskazuje także na to, że w poniedziałek do tego dodamy 18 łóżek w szpitalu tymczasowym, także obserwacyjno-zakaźnych i prawdopodobnie także będziemy musieli zwiększyć liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii. W szpitalu w Torzymiu dysponujemy 80 łóżkami, które zostały przekształcone na mocy decyzji wojewody lubuskiego w tak zwane łóżka covidowe. To jest jeszcze jakby pokłosie decyzji wydanej w październiku 2020 roku. Także 80 łóżek covidowych, w tym 9 respiratorowych i one tak naprawdę na dzień dzisiejszy są zajęte w 98%. Planowane jest zwiększenie od 20 marca łóżek covidowych w Torzymiu o kolejnych 35, czyli razem będzie od 20 marca 115 łóżek covidowych.